Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: prorokuj, kto Cię uderzył? Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. W jednym z objawień powiedział Pan Jezus świętej Brygidzie, że to, co przecierpiał w ową noc po pojmaniu go w Ogrodzie Oliwnym, będzie dopiero wyjawione na sądzie ostatecznym. Bo była to straszna noc, noc mocy ciemności, o której mówił Jezus w Ogrójcu. Były to nie tylko nieludzkie katusze, ale znieważenie, wzgardzenie, ostateczne sponiewieranie Syna Bożego. Słudzy arcykapłanów, ordynarne i okrutne zbiry, byli już ze swej wypaczonej natury skłonni do pastwienia się nad bezbronnym, zwłaszcza gdy on był przedtem tak sławny i poważany. A złość ich i okrucieństwo wzrosło jeszcze w miarę podjudzania kapłanów, by dręczyli znienawidzonego Nazarejczyka. Święty Łukasz w wyrazistych słowach daje poznać to okrutne znęcanie się nad Jezusem. Naigrawali się z Niego i bili Go. Wiele innych obelg miotali przeciw Niemu. Został więc oddany niewinny baranek tej ordynarnej, bezlitosnej czeredzie, tej pijanej, podjudzanej przez kapłanów i doktorów, jak stado dzikich wilków tłuszczy. A Matka Najświętsza to wszystko w jasnej wizji widziała. Widziała, jak Jezus pragnął chwilki spoczynku, chwili samotności, wyczerpany ogromnym zmaganiem i konaniem w Ogrójcu, trawiony ogniem gorączki. A zbiry nie dały mu ani jednej chwili wolnej, stroili z niego niecne żarty, zawijali głowę brudnymi łachmanami, policzkowali, bili. Jakże okrutne było cierpienie Maryi, gdy widziała Syna Bożego, Świętego Świętych, poniewieranego nad wszelką miarę, włóczonego po dziedzińcu, przewracanego, kopanego plugawymi stopami zbirów. Jakże chciałaby napoić spieczone usta, a nic nie może uczynić, tylko patrzeć i cierpieć wraz z Jezusem. Do tej boleści przyłączyła się jeszcze inna, tchórzostwo apostołów, a zwłaszcza zaparcie się Piotra. Szczególnie ukochany uczeń Jezusa, wybrany na głowę Kościoła, był również drogi Maryi, a oto ujrzała, jak nędznie zaparł się trzykrotnie swego mistrza. Nikogo nie miał Jezus przy sobie,
żadnego mężnego serca, które by się ujęło za nim. Nie było nikogo, kto by stanął w jego obronie. Wokoło jak fale morza, hańba, udręczenie, bluźnierstwa. Po tych zniewagach od ciemnej tłuszczy nastąpiła inna, okrutniejsza, bo od książąt narodu. Święty Marek mówi, że gdy Jezus wyznał publicznie, że jest Synem Bożym, zaczęli kapłani i uczeni w piśmie pluć na Niego, policzkować Go i bić. Cierpienie Maryi było tu o tyle większe, że wiedziała, iż ci ludzie działają świadomie, nie mogą więc być usprawiedliwieni. Znali proroctwa, widzieli tyle niezaprzeczalnych cudów Jezusa, a mimo to pycha i obłuda nie pozwoliła im potwierdzić prawdy. Zamiast wiary zapłonęli piekielną nienawiścią. I oto teraz ten niby kwiat narodu, słudzy ołtarza, uczeni w piśmie, pienią się złością jak brutalna tłuszcza. Poniżają się w nienawiści bardziej niż ostatnie męty. Plują na Jezusa, biją, policzkują, tak samo jak ta ciemna, pijana zgraja na dziedzińcu. O święci aniołowie, duchy niebiańskie, co śpiewacie nieustannie swemu Bogu, święty, 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 co oglądacie Jego straszliwy majestat, cóżeście wtedy odczuwali, widząc tak okropnie znieważonego Boga? A Ty, o Dziewico Najświętsza, co odczuwasz w swym sercu, widząc oblicze Twego Syna, tę cudną twarz, którąś tyle razy całowała jako twarzyczkę dziecka, którąś widziała w takim odblasku piękności i szlachetności, gdy Jezus dorastał, teraz opuchniętą od uderzeń, pokrytą plwocinami. Co odczuwałaś, patrząc na piękno światła wieczystego, zwierciadło bez mazy i obraz prawdy i dobroci Bożej, pokryty plwocinami tak, że go zaledwie można poznać? Widząc Boga Świętego, Wszechmocnego, niepojętego majestatu, teraz znieważonego, wyszydzanego, poniewieranego przez tę gromadę pyszałków, rozpustników, co pod bogatymi szatami noszą zgniliznę grobów i kałuże występków. O jak okrył Pan wzgardą świętego pomazańca swego, a z nim jak okrył mrokiem córkę syjońską. Byśmy jednak nie myśleli, że to za kogoś innego cierpiał Jezus, że nie my jesteśmy przyczyną katuszy naszej Matki Bolesnej. Zwróćmy uwagę, że każdy grzech jest policzkiem dla Jezusa. Jest pluciem w Jego święte, boskie, najświętsze oblicze. Więc ileż razy do tej zgrai faryzeuszy, ich służalców, i myśmy należeli. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen.
Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.